Jedność ducha. Czego Biblia uczy mnie o jedności ducha? Jest to bardzo ważne zagadnienie, abyśmy utrzymywali jedność ducha. Nie mamy jej tworzyć, ale mamy ją zachowywać. Jeżeli jest tylko jedno ciało, jedna wspólnota wierzących, jaką uznaje Bóg i tylko jedna, dlaczego mielibyśmy jeszcze tkwić w różnorodnych, utworzonych przez ludzi systemach religijnych, zamiast odsunąć się od nich, zgromadzając się po prostu jako członki jednego ciała? Nie byłoby to w żadnym razie tworzeniem kolejnej wspólnoty, lecz prostym uznaniem jedności wprowadzonej i urzeczywistnionej przez Świętego Ducha Bożego, istniejącej pomiędzy wszystkimi prawdziwymi wierzącymi, którzy zostali ochrzczeni przez jednego Świętego Ducha Bożego w jedno ciało Chrystusa. O tym mówi list do Efezjan, napominając nas do podjęcia starań o zachowanie jedności ducha w spojni pokoju, tak żeby być zespoleni jednym duchem. Smutny błąd wielu ludzi na niwie chrześcijaństwa polega na tworzeniu jedności na własną rękę, niezgodnej z biblijnymi zasadami, większej lub mniejszej w swoim zasięgu niż ta jedynie prawdziwa stworzona przez Świętego Ducha Bożego. Przyjmując niezbawione osoby, które nie są członkami ciała Chrystusa, ochrzczonymi przez Świętego Ducha Bożego w jedno ciało, lub z drugiej strony wykluczając prawdziwych, bogobojnych członków Kościoła Chrystusa według przyjętych przez siebie sekciarskich założeń. Jedno i drugie jest całkowicie obce zasadom praktycznemu postępowaniu w Kościele Boga Żywego. Bo tutaj tym centrum przy utrzymywaniu, zachowywaniu jedności ducha w centrum w spójni pokoju jest jedno centrum, jedno Boże centrum, jedno Boże centrum gromadzenia członków Kościoła. I to jedno Boże centrum gromadzenia członków Kościoła to jest sam Pan Jezus Chrystus, który ma być pośrodku zgromadzenia. I rozważywszy szczegółowo Boży grunt zgromadzania się, przejdźmy teraz do nasuwającego się kolejnego aspektu, jakim jest Boże centrum, wokół którego skupiają się członki Kościoła Bożego. Jaki cel powinien przyświecać wierzącym podczas wspólnych zejść i co powinno być tym centrum, wokół którego się zgromadzają? Jakie centrum przystoi Kościołowi Boga Żywego, którego głową jest przebywający w chwale Chrystus? W obecnych czasach, kiedy to prawie każda nowa idea staje się natychmiast centralnym punktem skupiającym wokół siebie nowe stowarzyszenia religijne, staje się palącą potrzebą, aby wierzący szczerze, rzetelnie i gorliwie badali Pismo, starając się dociec, co Pismo mówi w tej sprawie. Winni to czynić po to, aby ich przekonania co do tego, czym jest wyznaczone przez Boga błogosławione centrum dla zgromadzania Jego ludu, ukształtowały się wyłącznie przez wierne i niezmienne Słowo Boże. I tym Bożym centrum jest zgromadzenie do imienia Pana Jezusa. Tak powiedział Pan Jezus w 18 rozdziale Ewangelii według Mateusza, do mojego imienia, do mojego imienia. Więc zwróćmy się ku Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, gdzie znajdujemy drugą wzmiankę o Kościele wychodzącą z ust samego Pana Jezusa. Choć na tamtą chwilę jego właściwe utworzenie należało jeszcze do przyszłości, w swej wypowiedzi Pan Jezus Chrystus już wtedy ustanowił kilka wzniosłych zasad obowiązujących jego Kościół w kwestii karności i zgromadzania się. Obiecał przy tym usankcjonować w niebie decyzje podejmowane w jego imieniu przez Kościół na ziemi oraz dać im wszystko, o cokolwiek by zgodnie prosili, nawet jeśli byłoby tylko dwóch lub trzech, którzy to czynią. Na koniec podał powód, jaki skłonił go do tak ważkich obietnic.
ujął go krótko w tych wzniosłych i stanowczych słowach. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Tak mówi Słowo Boże Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. W tych kilku prostych wersetach znajdujemy to, co określane było niejednokrotnie mianem Magna Carta Kościoła, ustawy stanowiącej gwarancję jego praw i przywilejów. Jednakże kryje się tutaj również coś daleko głębszego, wyłącznie dane przez Boga centrum dla zgromadzeń ludu Bożego. I to wyłączne dane przez Boga centrum dla zgromadzeń ludu Bożego, to znaczy zgromadzeni do mojego imienia. Jedyny ustanowiony przez Boga, przez Niego punkt centralny dla zgromadzeń Jego dzieci. Bóg pragnie widzieć ich zgromadzonych do godnego imienia swego umiłowanego Syna, imienia ich Pana i Zbawiciela, imienia ponad wszelkim innym imieniem. Dla tych, którzy prawdziwie Go miłują oraz wiernie i gorąco pragną pozostać lojalni wobec Niego, nie ma i nie może być mowy o żadnym alternatywnym centrum zgromadzenia. Tym, którzy rzeczywiście zgromadzają się w ten sposób, jak określa to Pismo Święte, czyli tylko i wyłącznie do imienia Pana Jezusa, to znaczy jedynie do Jego drogiego imienia, niezależnie od tego, czy będzie ich tylko dwóch lub trzech, czy też więcej, czy 12, czy 300, łaskawie gwarantuje Pan Jezus swą własną obecność, mówiąc: tam jestem w pośrodku ich. Tu jest osobiście obecny i zajmuje swoje miejsce w samym środku jako centrum zebranego Kościoła. Jest to miejsce, jakie powinniśmy mu dać, miejsce prymatu i wywyższenia, przewodnictwa i zwierzchności, główne, centralne miejsce. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 49 rozdział, 10 werset, mówi również w proroczej wizji o Chrystusie jako centrum zwołującym swój lud wokół siebie. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Podobną myśl zawiera Psalm 50, werset 5. Zgromadźcie mi, albo do mnie, wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Także w Ewangelii Jana, 20 rozdział, od 19 do 26 wersetu, gdy uczniowie zebrali się pierwszego dnia tygodnia, widzimy zmartwychwstałego Zbawiciela, który przychodzi i zajmuje swe miejsce pośrodku nich, mówiąc: pokój wam. Było to pierwsze spełnienie jego obietnicy obecności pośród swych uczniów, którzy byli zgromadzeni do jego imienia. Od tamtego dnia jakże wielu doświadczyło i wciąż doświadcza autentyczności tych cudownych słów. Kluczowe jest tutaj, aby też rozumieć, że Pan Jezus jako zmartwychwstały jest żyjącą osobą i jako żyjąca osoba osobiście jest pośrodku zgromadzenia. Wiele lat później apostoł Piotr pisał do wierzących o Panu Jezusie: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Tak mówi nam Słowo Boże w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 4 werset. Również i Paweł pisał do Hebrajczyków: wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Jak mówi nam Hebrajczyków, 13 rozdział, 13 werset. To właśnie osoba żyjącego Chrystusa stanowiła centrum,
wokół którego zgromadzali się wierzący w pierwszym stuleciu. Tak też powinno być i dzisiaj. To nie jakaś doktryna, jakkolwiek słuszna i biblijna by nie była, również nie jakiś obrzęd, jakkolwiek nie byłby wzniosły i poważny, nie wzbudzający szacunek kaznodzieja, pastor czy jakikolwiek inny duchowny, choćby był nie wiem jak bardzo przykładny i bogobojny. Nie, to sam Pan Jezus Chrystus, Chrystus Jezus Pan, to sam Chrystus, żywa boska osoba jest centrum, wokół którego powinien wyłącznie zrzeszać się Jego lud, Jego Kościół, Jego zgromadzenie. Słowo Boże nie mówi, do czego przystępując, lecz do którego, dosłownie do kogo przystępując, w pierwszym liście Piotra, 2:4. Nie przychodzimy do jakiejś rzeczy, idei, organizacji czy ludzkiego zwierzchnika, lecz do boskiej osoby, do naszego Pana i Zbawiciela. Duch Święty prowadzi zawsze jedynie do Jezusa i Jego drogiego i nieskazitelnego imienia, nie zaś do imion ułomnych ludzi, a już w ogóle nie do martwych organizacji. Słowo Boże przestrzega nas tutaj w poważnych słowach, kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Każdy, kto prowadzi duszę do jakiegokolwiek innego imienia poza Chrystusem, nie zgromadza, lecz rozprasza, ponieważ gdy tylko wprowadzane i uznawane zostają inne imiona oprócz tego jedynego imienia, owce Chrystusa się rozpraszają. Tak więc zgromadzanie się wyłącznie do imienia Pana Jezusa Chrystusa wokół Jego błogosławionej i jedynie godnej tego osoby jest podstawową cechą lokalnego aspektu Kościoła Bożego. Zatem wszędzie tam, gdzie chrześcijanie schodzą się na innych zasadach, nie może być mowy o zgromadzaniu się we wzniosłym charakterze Kościoła Boga żywego. Nie może być wtedy mowy o tym, żeby być traktowanym przez Boga jako Kościół Boga żywego. I dlatego nie zapierajmy się Jego imienia.